Hello, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie, kolejnej przygodzie. Pochodzimy oto po takim lesie. No zobaczymy. Raczej na jakieś fanty tam nie liczę. Ważny jest ten wypad. Wypad. Przygoda, no i oczywiście pasja. Hobby. Tak więc zapraszam do oglądania. No, jesiennie, jak mówiłem i mówię, się robi. No i co dzisiaj mamy na pokładzie? Łopatkę taką większą. No i rutusika Argo NE. Już wkrótce też będzie na sprzedaż. Tak samo jak moja kamera GoPro Hero 8 Black. Znaczy 8 tylko wyszła je w jednej wersji, no to oczywiście, że Black. No i tam będą dodatkowe akcesoria, dwie baterie, dodatkowa ładowarka, że dwie baterie można naraz ładować. Ale o tym będzie też filmik. Jak wszystko będzie na sprzedaż, to oczywiście pierwsze się o tym dowiecie. I to nie będzie bardzo dużo, na pewno będzie taniej niż na wszystkich aukcjach Allegro czy OLX, czy w jakichś lombardach, wszystko będzie taniej sprzedane. Dobra, no już tu chyba zanudzam, ruszamy. No oczywiście mówię też, że nie spodziewam się dużo tych fantów tu, dlatego że miejscówka też już jest przechodzona, ale postaram się tak pochodzić po niej, tak no, jakby to powiedzieć, pod każde drzewo zaglądać. Dobra, jedziemy z tematem. Miałem taki ładowęgo wczoraj. O, jedna rzecz, która nie pójdzie do sprzedania, tylko to. Ładowęgo wczoraj, chyba od miesiąca, jeszcze raz. Dziwny sygnał, chyba jakiś złom. Ale pierwszy taki sygnał, no to pokażę, że już jest blisko, bo strasznie go podkręciłem. Patrzcie się. Lecz blisko to może być jeszcze z 20 cm. Dobra, wykopiemy, pokażę. Monetka, powiem Wam, komary atakują. Jeszcze teraz jakaś monetka. 1860, to jest ta jedyneczka. 1860. Jeden cruiser, czy. No, ale tu już jest taki destrukt. A to jest właśnie w tym miejscu, gdzie znalazłem dużo srebrnych monet, i podobny był sygnał jak ten. Warto właśnie byłoby się tu tak dokładniej porozglądać. Jeszcze mam chrypkę, bo masakra była. Przez 2 dni miałem gorączkę. Myślałem, że coś powie poważniejszego. Od poniedziałku mnie łapło. Gardło bolało, wtorek katar. Środa jeszcze jako tako. W czwartek chwyciła mnie gorączka. W piątek ustąpiła pod wieczora. A teraz się już lepiej czuję, ale dalej tak dziwnie, ale mam nadzieję, że to nie jest to, o czym myślałem, że mogę mieć, no, ale nie, jednak nie, na szczęście. Zwykłe przeziębienie, 3-dniowe, takie no, 3 dni się tak najgorzej czułem. Fajny lasek, no, tutaj też w tych krzakach można było tak gruntownie to przeszukać, bo mamy czas, jest sobota. No nic, lecimy. Chyba jakaś stara klamra była. Patrzcie się, co tylko zostało z niej. Coś mamy na wierzchu. Monetę na wierzchu. Wow. Co to jest? No, złotóweczka. Jaka zgięta. Między, raczej co ja to mówię, czy z 49 roku. Jest 77.
międzywojenne były inne. Na pewno nie to aluminium. No ale patrzcie, się dziwnie zgięta. Sygnał był fajny. Tu na wyświetlaczu tak 8 plus 83 pokazane było. Jak tak chodzę, nie tak na pośpiech, tylko tak powolutku po tej miejscówce przechodzonej, to pojawiają się fanty, nawet się nie spodziewałem. No tak na spokojnie pod drzewkiem, tu, tam, tu, tak bez pośpiechu. Coś może będzie, to do następnego. Takie coś cięższe, jak na polmosa. Więcej polmosów złączonych. Zawiniątko. Ale nic tam nie ma. Z szampana chyba skorka. Czy skorka, no to obudka, ale teraz to robią lekkie. To jest dosyć nawet takie, no, cięższe jest. Cięższe już. No. Trzecia monetka wykopałem, a patrzcie się. Już na wierzchu. Już na wierzchu jest. Ale miałem dobrego kopa. Też ten jeden cruiser czy Kreitzer, ten z 1800 którego. Komaryt, no, no nie, no nie wziąłem preparatu. No. Co to może być? Chyba też to. W tym regionie te monety właśnie wychodziły. No tak, to będzie to samo. Do następnego, no ale trzecia moneta już jest. Idziemy dalej. Sygnał 60, prosty taki. W głębokości paru centymetrów. Zobaczmy, co to jest, wykopię, pokażę. Jest tu gdzieś w tej bryle. Bryły. Bryle, bryle. Nie spodziewałbym się czegoś ciekawego. Ale o. No, jak na polmosa biło wysoko. Że dlatego nie wiem. Zawsze 50. Ale ziemia też jest bardzo wilgotna i to wszystko bardziej przewodzi. No, takie jedyne moje sensowne wytłumaczenie. Ale mamy pierwsze złoto. Pierwsze to, co się świeci z ziemi. O, już kamer tam usiadł tu. Są bestie jeszcze. Takie odłamki leżą. Pozostałości po wybuchach. Pieprza jakaś odpiewa od kamery. Mam nowe od GoPro, oryginalne, a ich nie używam, używam jakieś tandety za 20 zł. Ale te oryginalne od GoPro będą też dorzucone do sprzedaży tej kamery. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale jest tu okop. Drzewo. No, taki sygnał bardziej żelazny, no ale jak jest na wierzchu. To można popatrzeć, bo oczywiście zerknąć zawsze. Tam raz coś z paska jakiegoś, no, z napięcia. Coś tu kiedyś było. Ale komarów. Ale nie tak strasznie gryzą, jak to było na początku, na wiosnę. No. Krzaczory. Ale jest spoko. Sarnia budka, tak podszedłem. Czy poroża jakiegoś nie ma? No nigdy mi się nie udało znaleźć. Oprócz takiego małego z czaszką. Tak to u nas sarny sobie dobrze mają. Nawet im domek wybudowali. Beczka pusta. Kiedyś była pełna takiego zmielonego kurydy zmielonej. A nie, jednak mają coś do jedzenia. Sól.
Nie ma poroża. Żadnego. O, a zobaczymy. Ciekawi, jakie zapasy na zimę mają. Tam trzeba wejść. Zróbmy to tak. Wy co zobaczycie. O, jednak. Jednak trochę się. O, zapasy na zimę dla saren. Widzicie? Nie dziwię się, że one przychodzą pod chałupę w nocy. Ale tak to już jest. Dobra. Myślę, że pójdziemy w tamtą stronę. Zobaczymy. Co tam słychać? W ziemi. Monetka czwarta. Nie uwierzycie, jaki był sygnał taki. Jakby to powiedzieć, taki jakby był aluminium, takie złotko. O, 10 groszy. Ale to będzie 49 rok, bo to jest tych cięższych. Fajne znalezisko. Jak na przechodzony teren. To nawet sypie tymi monetkami. 1949 rok, Rzeczpospolita Polska. Nie aluminiowy. Słoneczko nawet wyszło, bo trochę zaczęło kropić, jak wychodziłem. No jeszcze mam chrypkę niestety. Takie uroki jesieni. Było obok, myślałem, że to monetka, to kawałek ołowiu, kula ołowiana. Też fajne znalezisko. Ale dostałem krzakiem w twarz, tak. Następna monetka. Coś lekkiego. Strasznie, chyba PRL. Na pewno. No. Ale jest orzełek i cieszy. Koronę się dorobi. 59. 20 groszy. Nie wiem, 69 czy 50. 69. No jaka pozycja się traci, jaka moneta się trafiła. Widzicie? Nie. 20, o, 20 groszy. Fajna taka patynka na tym, brązowa. Dobra, bodajże piąta moneta. Idzie całkiem dobrze. Szyszka. Znalazłem szyszkę. Mamy. O, smycz. Właśnie komuś rekcio zerwał ze smyczy. To był pasek. Pytam się, gdzie reszta? Klaura nie ma. Jakaś trytytka. Cóż to takiego? Takie coś. Taka mokrętka. Coś takiego. O, to nakrętka wkrętka, to taki też dziwny sygnał. O. Tu złom, no ewidentnie pokazywał złom. Z klamki starej. Szkoda, że nie ma tej mojosiężnej części, to oczywiście z okna z klamki. No idziemy dalej. Te paprotki rozwalają system. Są bardzo duże.
giganty wręcz. No i tak chodzę, chodzę, chodzę. Jeszcze w tamtą stronę, później na lewą stronę, na prawą. Wiśniewski śpiewał, jeszcze małpkę mam w kieszeni, ale nie mam w kieszeni, tylko na ziemi. Choć jesteśmy porobieni, jeszcze małpkę mam w kieszeni. Pusta małpka. Ale coś wykopałem, rozkopałem. Była zwykłą, spodziewałem się, że kawałek łyżki. Spodziewałem się skarbu. Wiecie. Jest jakaś nora chyba tu była coś. Rozkładamy krecika. Niech tam poryje trochę. Nie wibruje. Znaczy się, że to chyba było tylko. O kurde, takie jajka. Ale nie mówię. O mrówek albo kleszczy. No, w takim czymś to może byle coś siedzieć, ale to tak jakby ktoś tu to przyniósł. Taka blaszka. Tak. No, jeszcze na koniec takie coś podobnego, co znalazłem ostatnio. To gdzie było tych dużo tych łusek na byłym poligonie, też takie coś jest. Tak więc kończymy dzisiejsze wykopki w Poszukiwaniu Historii. Jeśli film Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym widzem, może zasubskrybować. Dziękuję za oglądanie. Za chwilę będzie podsumowanie. To nie łapka na dół, tylko na podsumowanie tam będzie. A łapka jest do góry zawsze. Zobaczymy, co tam wyszło. Jak ktoś oglądał, to wiecie, no ale podsumowanie nie zawsze robię, ale dzisiaj zrobię. Jak widzimy na przechodzonym lesie, to padło parę monet, te 10 groszy 49, 20 groszy aluminiowe. To są te cruzery chyba 1800 któryś rok, złotówka, tak wygięta kulka i wyszła. Nie umie robić podsumowań. On nie umie, nie potrafi. Nie, co tu jeszcze? Aha, takie coś wyszło. Takie coś wyszło z łyżki chyba. No i teraz takie coś na sam koniec. A tu mam za jakieś może pół kilograma złomu na złom. Raczej no do śmietnika wyrzucę. No i tak więc tyle. Bye bye.